Was, moi kochani, serdecznie w kolejnym odcinku moich filmików. Od dzisiaj zaczynamy serię o roślinkach. Może na sam początek dokończę Wam mówić na temat monstery, ponieważ wydaje mi się, że trochę mało wiadomości w poprzednim filmiku Wam umieściłam. Moja monstera, jak widzicie, bardzo zaczęła rozkładać się na boki. Te całe liście tutaj tak się położyły, że tak powiem. Oznacza to, że w najbliższym czasie będę musiała zastosować do niej palik, ewentualnie obręcz. Jeżeli coś takiego będę robiła, na pewno pokażę i zrobię to przy Was, żebyście widzieli mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o podłoże do monstery, widzicie, że ziemia w mojej monsterze ma takie białe drobinki. Jest to perlit. W ogóle ziemia do monstery to jest tak zwany bigos, na tą ziemię mówimy, na tą mieszankę, ponieważ jest to mieszanka ziemi uniwersalnej, wymieszana z perlitem. Oczywiście na dole doniczki musi być drenaż. Ewentualnie jeszcze możemy wymieszać tą ziemię z ziemią do sterczyków. Przepraszam za zakłócenie, ale mam Laurę w pokoju i troszeczkę się głośno tu zachowuję. Już jestem, moi kochani, z powrotem. Także skończyliśmy na tym, że ziemia musi być z dodatkiem perlitu, ziemia uniwersalna z dodatkiem perlitu, ewentualnie z dodatkiem podłoża do storczyków. To powinniśmy wymieszać w takich proporcjach, żeby ta... Ja mówię, że w proporcji na trzy równe części, czyli równa część ziemi, równa część perlitu plus równa część ziemi do storczyków, z podłoża do storczyków. To wymieszamy i to jest najbardziej odpowiednia właśnie ziemia do monstery. Ja niestety nie dodałam podłoża do storczyków do mojej ziemi, z tego względu, że w moim sklepie akurat podłoża do storczyków nie mieli. Ale wymieszałam dość mocno tą ziemię, tak jak widzicie tutaj to białe, to jest perlit. Ponieważ ta ziemia po prostu musi być przepuszczalna, musi przepuszczać powietrze tak, żeby woda nam nie zostawała w korzeniach, tylko żeby szybko to podłoże nam przesychało, żeby monstera miała przewiew, dostęp powietrza do korzeni. Oczywiście już nie wspomnę o tym, że w doniczce muszą być na dole dziurki zrobione, żeby woda mogła przelatywać po podlaniu. I oczywiście z keramzytu można zrobić na dnie drenaż. Tak, a więc to by było na tyle, jeśli chodzi o podłoże. Jeśli chodzi o moje liście, to kilka dni po zakupie zauważyłam, że na moich liściach pojawiły się tego typu, to jest akurat inna plamka czarna, ale tego typu plamki. Nie jest to grzyb, bo grzyb ma żółtą obwódkę wokół czarnej plamki. Były to takie, kilka takich, o, bo nie mam tych liści, usunęłam te liście, kilka takich czarnych plamek. Plamki te oznaczały, że moja monstera przemarzła lub przemarzła w czasie transportu. Ewentualnie jak z nią szłam z powrotem do domu, a kupiłam ją w bardzo słoneczny dzień i ona wystawała zza tego celofanu i po prostu mogło ją przyparzyć, poparzyć troszeczkę słoneczko i z tego względu. Plamy te się nie powiększały, tylko po prostu były takie czarne plamki na dwóch liściach. Ja te liście w razie czego usunęłam. W ogóle jak widzę jakiś brzydki liść, to wolę usunąć, niż żeby on został, z tego względu, że boję się, żeby to się później nie rozprzestrzeniało na pozostałą część rośliny. Podlewam ją raz w tygodniu w lecie. Ja sobie wybrałam, że podlewam ją w środy. Jeśli nastąpią chłodniejsze dni, jak nastąpią chłodniejsze dni, czyli zimą, jesienią, podlewać je należy raz na dwa tygodnie. One są, w ogóle monstera jest bardzo żarłoczną rośliną, warto do końca sierpnia dodawać przy podlewaniu jakiś dobry nawóz do roślin zielonych. Wtedy ona fajniej rośnie, jest odżywiona. W ogóle te liście, które były przyklapnięte po przesadzeniu, ładnie mi się zrobiły sztywne, stanęły mi tak tutaj, o, wyprostowały mi się i myślę, że jej to służy. Liczę na to, że w najbliższym czasie pojawią się może jakieś nowe młode listki. Tutaj jeden mały listek mi się rozwinął, niestety bez dziur. No, nie wszystkie liście mogą mieć dziury. W sumie monstery to jest tak, że liście robią się dziurawe wtedy,
gdy ona ma lekki dostęp słońca. Lekki, zaznaczam, bo mocne słońce ją przypala. Ale myślę, że może kolejne liście już wyjdą mi z dziurami. Liczę na to bardzo. Nie wiem, czy pamiętacie. Jak nie pamiętacie, to cofnijcie się o filmik do tyłu. Pokazywałam Wam ten liść, który zakupiłam online, który chciałam ukorzenić. Więc tak jak właśnie w filmiku poprzednim wspomniałam, ukorzenić go zaczęłam w ziemi. I moi kochani, było to bardzo dobrym posunięciem, ponieważ w ziemi mój listek, to jest właśnie ten liść, o tutaj, jest właśnie w tamicy, mój liść w wodzie, no nic się nie działo, jak w tej wodzie stał. Do wody dodałam węgiel drzewny później, żeby nie zaczęła ta sadzonka gnić, no ale nic się nie działo i zdecydowałam się włożyć go do podłoża, czyli do ziemi, z perlitem oczywiście. Tak jak normalnie sadzimy normalną, zwykłą monsterę sadzonkę, tak samo wkładamy do ziemi z rozluźniaczem, czyli z perlitem w moim przypadku. I kochani, kiedy? Przedwczoraj? Przedwczoraj bodajże zajrzałam do środka, do doniczki i patrzę, a tam już są ten główny taki korzonek, który był. Już ma pełno maleńkich wokół korzonków, także jest wszystko na najlepszej drodze, że mój listek się pięknie ukorzeni i że będę miała z tego drugą monsterę. Bardzo na to liczę, bo liść ten bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że będę miała dwie monsterki, którym będzie się tu dobrze bardzo u mnie żyło. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi jeszcze o powietrze, w którym lubi stać monstera, wiadomo, że monstera pochodzi z tropików. I ona uwielbia, jak jest duża wilgotność i gorąco. Czyli aktualnie nasze temperatury, bynajmniej tutaj u nas w Anglii, bodajże przedwczoraj czy wczoraj mieliśmy ponad 30 stopni. Cały czas, już jakiś czas. Ale wczoraj i przedwczoraj było mega. Także myślę, że te temperatury jej bardzo odpowiadają, ale musimy zadbać, aby ona w tym czasie miała dość duże nawilżenie powietrza. Ja prócz spryskiwania, tak jak już wspomniałam, mam tutaj taką głowę Buddy. Ja tam do środka nalewam wody i jak stawiam tą główkę tutaj, woda paruje i automatycznie nawilża mi powietrze wokół mojej monstery. Także mam nadzieję, że będzie pięknie rosła i będzie jej u mnie dobrze. Kolejną roślinką, o której chciałabym wspomnieć w dzisiejszym odcinku, jest asparagus. Tak to się pisze, konkretnie mówi się chyba też asparagus. Jest to roślinka, którą, powiem Wam szczerze, nie za bardzo chciałam mieć w mojej kolekcji, ale trafiłam na nią przypadkiem, bo była w moim sklepie i tak mówię sobie, a w sumie jest fajna, zobaczymy, może będzie się fajnie prezentować. O, i oto jest właśnie mój asparagus. Zwany inaczej szparagiem potocznie. Jak widzicie, te wszystkie jasne tutaj przyrosty to już jest, to są już listeczki, które wyrosły u mnie. Mam ją już jakieś 3 tygodnie w domu i naprawdę różnica między tym, jak wyglądała, gdy ją kupowałam, a w tej chwili jest kolosalna, ponieważ miała dużo rzadsze listeczki i w ogóle była dużo marniej wyglądała. W tej chwili ona prezentuje się dość dorodnie, ale co jest ewenementem, asparagus nie za bardzo lubi stać w słonecznym miejscu. Moja roślinka natomiast stoi w ogrodzie, wystawiam ją do ogrodu na pełne słońce. Teraz jak były te upały takie właśnie bardzo mocne, gdzie było ponad 30 stopni, ona sobie stała w pełnym słońcu, słuchajcie, i naprawdę te wszystkie młode liście właśnie wyszły w tym czasie. Kocha zraszanie. Podlewam ją dość często, bo podlewam ją w sumie codziennie małą ilością wody. Nie podlewam jej z góry, tylko napełniam miseczkę wodą i wstawiam doniczkę. Przepraszam, ale Laura mnie wzywała, musiałam do niej na chwilę podejść. I nalewam wodę właśnie do miseczki. W tą miseczkę z odstaną wodą, w temperaturze pokojowej jest ta woda, wkładamy moją doniczkę i wtedy ona sobie od dołu pięknie pije tą wodę i się nawadnia, tyle ile chce, tyle wypija. Powiem Wam, że wypija dość sporo,
bo w ciągu dnia daję jej jeden taki cały podstawek napełniony. Ten podstawek jest mniej więcej takiej grubości ta miseczka. I ona wypija całą tą wodę, kocha zraszanie. Mam wrażenie, że jak stoi na słoneczku i codziennie ją bardzo często, dość często ją zraszam, to ona rośnie jak głupia, że tak powiem. Naprawdę no, służy jej słońce, co wielu osób właśnie dziwi, bo niby asparagus powinien nie być w słońcu, tylko właśnie w takim płócieniu nawet, a moja w słoneczku super się chowa. Będę miała chyba mały problem z nią w zimie, ponieważ nie ma, powinna w zimie stać w niższych temperaturach. U mnie jest ciężko o takie pomieszczenie, no ale będziemy musieli się postarać. Ona ma od spodu takie bulwy w ziemi, jak Zizi Plant, podobnie. I ona tymi bulwami właśnie pochłania tą wodę, w tych bulwach tą wodę magazynuje. I tak to właśnie wygląda. Dlatego właśnie niektórzy twierdzą, że ona nie powinna być często podlewana, bo magazynuje wodę w tych bulwach, ale moja jest podlewana, no jak są te upały, daję jej codziennie. Gdy nie będzie tych upałów, będę ją tak podlewała z raz w tygodniu. No i nic się nie dzieje, jest coraz piękniejsza, także myślę, że jej to bardzo służy. Zaraz właśnie na noc zabieram, trzymam ją w ogóle w kuchni i na noc zabieram ją do domu, zaraz właśnie wystawię ją z powrotem na ogródek w ciągu dnia i widzę, że jej to naprawdę dobrze robi. To wszystko, te maluchy wszystkie już są u mnie. Ja ją nawet troszeczkę podcinałam, ponieważ miała takie nierównoległe wystające liście, które mi się nie podobały. Gałązki w sumie, to nie są liście, tylko gałązki. No ale jak widzę, już się tu w tych miejscach zaraz zagęściło, także pięknie rośnie, polecam każdemu. Zapraszam Was na kolejny mój filmik o roślinach, z cyklu o roślinach. W następnym odcinku porozmawiamy o kolejnej jednej lub dwóch roślinkach. I zapraszam Was serdecznie, poproszę o subskrypcję i łapkę w górę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa!